chcemy pokazać światu, że jakość ma sens, że dążenie do doskonałości ma sens, że to Mazowsze właśnie może jeszcze w sposób bardziej doskonały przemówić do słuchacza, do widza i poruszyć w nim te głębokie struny emocji, gdzie chłoniemy sztukę. Po to jest sztuka, żeby wywoływać w nas te pozytywne, piękne emocje i mam nadzieję, że będziemy mogli to robić w sposób bardziej doskonały od tego momentu. Znajdujemy się w Państwowym Zespole Pieśni za Mazowsze, które doczekało się pewnej technologicznej zmiany w domenie elektroakustycznej i bardzo się cieszymy, że udało się tego dokonać. Mazowsze jest naszą wizytówką Polski, bo Mazowsze propaguje kulturę polską nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W najbliższym czasie w ogóle bardzo wiele wyjazdów międzynarodowych, gdzie tą kulturę będziemy pokazywać. Sala koncertowa, w której się znajdujemy, ma już prawie 18 lat. I technologia w niej zastosowana już, że tak powiem, doszła do wieku dojrzałego i należało ją zmienić z uwagi na zużycie się. Technologia nie stoi w miejscu, bardzo się rozwija, dlatego dzięki upartości zespołu projektowego oraz pana dyrektora Jacka Bonieckiego i możliwości finansowym Urzędu Marszałkowskiego reprezentowanego przez pana marszałka Adama Strozika udało się pozyskać środki, dzięki którym w sali mamy zainstalowany system L-Acoustics L2D z pełną odsłoną imersyjnego systemu LISA 360 stopni. W Mazowszu wydaje mi się, że mamy taką dużą różnorodność materiału, który jest prezentowany. Bardzo duże znaczenie dla mnie miał poziom, który maestro Boniecki od lat buduje. Poziom muzyczny, artystyczny jest naprawdę na światowym poziomie. W zasadzie muzyki typowo klasycznej, prezentowanej przez pełną orkiestrę symfoniczną, poprzez spektakle, musicale czy współpracę z rozrywkowymi artystami, zespołami, no ten przestrzeń jest tak duży, że po prostu nie można się nudzić. A jeszcze możliwości sprzętowe, czy to właśnie koncertów wyjazdowych, czy u nas w sali, no jest tak komfortowa, że aż przyjemnie jest stawać do kolejnych wyzwań. Sala Mazowsza to jest piąta instalacja Lisy w Polsce. Zaczęliśmy od Cavatina, to była pierwsza sala symfoniczna wyposażona w Lisę. Dalej była fantastyczna, chociaż bardzo malutka sala kunsztu wodnego w Gdańsku, wielofunkcyjna. Dalej był Teatr Wielki w Poznaniu, który z kolei był pierwszą operą na świecie wyposażoną w system regulowanej akustyki Ambience. I Mazowsze też jest pionierem. Czyli po raz kolejny jest sala, która jako pierwsza ma coś. Dostarczyliśmy do Mazowsza niesamowite narzędzie. L2D to jest system wyjątkowy pod tym względem, że to jest jedno urządzenie głośnikowe, które jest jednocześnie gronem głośnikowym, które daje bardzo szerokie pokrycie dźwiękiem. Na etapie projektowym zastanawiałem się bardzo długo i dyskutowałem właśnie z Piotrkiem, w którą stronę iść. Rozważaliśmy różne technologie. Jednak uznaliśmy, że ta technologia jest najbardziej rozbudowana i taka najbardziej nowatorska. Po pierwsze, z jednego elementu głośnika nagłaśniamy de facto całą przestrzeń od pierwszego do ostatniego miejsca. Po drugie, jest to system kierunkowy, czyli kardioidalny, tu możemy kontrolować propagację energii. Po trzecie, nie jest taki duży, jak to możliwości, które ma, jeśli chodzi o generowanie ciśnienia akustycznego. Natomiast zanim ten pierwszy element tej Zafis i żeśmy mogli go posłuchać, miałem okazję na koncertach we Włoszech, które realizuję, sprawdzić ten system w Wenecji przez 3 tygodnie pracując na Placu Świętego Marka i to była już taka wisienka na torcie, gdzie się upewniłem, że to była dobra decyzja. Właściwie bardzo dobra decyzja, z czego jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się, że udało się do tego doprowadzić. Dotychczas słyszałem niedoskonałą sumę
wysiłków indywidualnych muzyków. Niedoskonale. A dzisiaj mogę wyłączyć się i słuchać każdego muzyka niemal z osobna. Jest to czytelny dźwięk, którym można się delektować. To jest niebywałe, bo rzadko tak selektywnie można odbierać muzykę. To chyba najbardziej mnie uderzyło, to właśnie to wrażenie. I dzisiaj jestem kolejny raz znowu szczęśliwy w Mazowszu. Byliśmy z użytkownikiem na każdym etapie realizowania tej inwestycji, począwszy od konsultacji, poznawania możliwości technologicznych rozwiązań, poprzez projektowanie, wykonanie instalacji, prac montażowych, następnie szkolenia i wsparcie przy pierwszych miksach, przy pierwszych podejściu do zrozumienia, jak ta technologia działa od strony już praktycznej. This installation is pretty much creating almost like a benchmark and setting up the grounding stones of how a theater of this size should be designed in the future. So I'll be curious to see how it's being used, but it definitely gives the flexibility to do anything they want. W zasadzie wszystko się zmienia. Tutaj zmieniamy kompletnie filozofię i kreacji i podejścia słuchaczy do odbierania koncertu, bo nie miksujemy do dwóch głośników, tylko miksujemy do przestrzeni. Jesteśmy otoczeni głośnikami z każdej ze stron, 360 plus tak zwane atmosy, czyli głośniki na suficie, i dzięki temu obiekty, instrumenty czy głos jesteśmy w stanie zlokalizować, gdzie tylko nam się zamarzy. Wielkie światowe sale i zespoły orkiestrowe nabierają blasku, gdy ich akustyka jest doskonała. I nawet jeżeli osoba nie posiada tak zwanego słuchu muzycznego, to wrażeniowo na pewno z tej sali wyjdzie bardziej usatysfakcjonowany niż wcześniej. I to jest bardzo fajne. I dlatego warto było podjąć ten wysiłek, za co dziękuję przede wszystkim moim artystom, moim kreatorom tego przedsięwzięcia, wspaniałym reżyserom i Krzyśkowi i Piotrkowi, temu wspaniałemu duetowi, który spowodował, że nabraliśmy przekonania, że to ma sens i że mało tego, i że zwyciężyliśmy.